Dzień dobry, Arminius z tej strony. Witam i zapraszam po tygodniowej przerwie na kolejny mecz z ligi Total War Attila, trzeci sezon. Oczywiście liga najwyższa, liga Hetaireia dzisiaj nas czeka, więc myślę, że będzie bardzo interesujące spotkanie, bowiem walczą dzisiaj Hadek, który wybrał Getów. Tu widzimy tych super opancerzonych włóczników getyjskich, getowskich. No, w każdym razie wikingowych, może tak. No i oczywiście gra też z nim Bachus, a więc weteran Roma dwójki, który wybrał Franków. No i słuchajcie, przejdźmy do omówienia buildów. Hadek ma na froncie trzy oddziały nordyckich miotaczy. Za nimi są cztery oddziały elitarnych włóczników nordyckich. Mamy tak też na trzeciej linii dwa razy nordyckich toporników. Kurczę, ta jednostka ostatnio mi się nie sprawdziła i nie mam do niej zaufania. No i oczywiście must have, jedna z lepszych piechot w grze, wybrani wojownicy, cztery oddziały. Do tego mamy dwa oddziały nordyckich koni na lewej i na prawej flance, więc cztery konnice. Mamy jeszcze pieski, z tego co widzę, psy bojowe. Z dwóch stron, czy tylko z jednej? Z dwóch stron, tak. Po jednym oddziale. I kapitan, nie, nordycki przywódca natarcia jest generałem. Co ma Bachus? Bachus ma germańskich strzelców razy 3 i raz germańskich miotaczy. Dużo włóczni. O, taką linię trochę niezbyt fajną zrobiłem. Mamy tak, germańskich poborowych. Dwa oddziały na flankach i trzy oddziały germańskich włóczników. Za nimi mamy germańską brygadę, raz, dwa, trzy oddziały, tak? Bo widzimy jeden na lewej flance, dwa na prawej. No i mamy jeszcze królewskich Anstrutiones. Trzy oddziały. Kawaleria to Gwardia Konna Natrustriones. Nie wiem, czy to jest dobry wybór. Uważam, że w przypadku Franków Sacra Franciska to jest must have. I do wsparcia są szlacheccy konni germańscy. Z drugiej strony jest podobnie. A generałem jest frankoński wódz. No i będziemy musieli ciąć. No i doszło, słuchajcie, do jakiegoś bliższego spotkania. Na razie jeszcze na odległość, ale czuję, że tutaj niedługo chłopaki zaczną ze sobą walczyć w zwarciu. Widzimy, że tutaj już podsyła frankońskiego wodza, żeby postraszyć tych nordyckich miotaczy Bachus. Bo rzeczywiście zobaczył szansę, że Hadek ma daleko swoje oddziały konnicy. Zobaczymy, co z tym zrobi Hadek. Nawet nie wiem, czy była potrzeba tak ryzykować i generała wysyłać. Z prostego względu. Ci nordyccy miotacze nie mają szans z germańskimi strzelcami. Germańscy strzelcy to jest po prostu jednostka bardzo dobra. Chyba najlepsi strzelcy na multi, jeśli chodzi o ten stosunek ceny do jakości, więc wystarczyło wystrzelać Hadekowi tych miotaczy. No chyba, że chce oszczędzić trochę amunicji. Bachus, być może taki jest plan. Jestem ciekaw, jak tych piesków użyje, bo już wypuścił pierwszy oddział piesków Hadek. Tu chyba... A, okej, okay, chcę powstrzymać szarżę konnicy, która i tak się zatrzymała, zobaczcie, na germańskich poborowych, więc bardzo fajny sposób Hadek wymyślił, żeby chronić nordyckich toporników, bo nordyccy topornicy to jest jednostka dobra do walki w zwarciu, mam mocną szarżę, no ale zobaczcie, gdyby ona się spotkała z tą gwardią konną, czyli z jazdą szturmową od frontu, no to myślę, że tych nordyckich toporników by nie było w Trymiga. Po prostu by wyparowali, a tak Hadek się uchronił, wypuszczając psy. Tak więc bardzo ciekawe zagranie ze strony Hadeka. Tu widzimy, że generał wbił się niefortunnie w środek formacji Hadeka. Generał frankoński. I musi ratować się ucieczką Bachus. Okej, tu na razie jest spokojnie. Wszystko się dzieje na tej stronie. I zobaczymy, czy Frankowie, czy Getowie wyjdą obronną ręką. Wydaje mi się, że mogą mieć Getowie tutaj duże szanse, bo mają lepszą piechotę. Ci topornicy, jak ja mówiłem, oni moim zdaniem się nie sprawdzają. Są tani, ale papierowi.
Natomiast elitarne włócznie nordyckie plus wybrani wojownicy to jest coś, co się tutaj długo będzie trzymać i germańska brygada na pewno nie ma szans z takim combo. Germańscy poborowi oczywiście wyparowali. Ta gwardia konna ma 27 modeli, ale ja bym się aż tak mocno jej nie obawiał. Jednak Sacra Francisca by bardziej mnie respektu uczyła. No i widzimy, że szlacheccy konni germańscy walczą z dwoma oddziałami nordyckich konnych. I tu raczej też, chociaż szlachetni konni są całkiem dobrą kawalerią, myślę, że w pojedynkę to chyba nie mają szans. Tym bardziej, że trzeci oddział podjeżdża. O, zobaczcie, ci elitarni włócznicy nordyccy nie dali rady ostatecznie z germańską brygadą. Jestem zdziwiony, ale wydaje mi się, że tutaj też Bachus po prostu robi dosyć dobry ostrzał. I on też gdzieś tam się odkładał na tych jednostkach. Kolejne pieski, zobaczcie. Wypuszczone przez HDK, ale kurczę, dojrzałem w dobrym momencie. Tak jest, jako ochrona przed szarżą gwardii konnej. I widzę, że Bachus chyba troszeczkę zmądrzał i nie wysyła tak od razu tej szarży, dopiero teraz. Tak, dopiero teraz szarżę wysłał. Tak, żeby te pieski troszeczkę ich tam, powiedzmy, zmalało po starciu z poborowymi. No i zobaczymy, jak tu się potoczą losy HDK i Bachusa. Na tej stronie widzimy, że jest całkiem wyrównanie, ale w kawalerii jednak ma przewagę wciąż HDK. Nordyccy konni się trzymają, jeszcze oszczepy wyrzucają, ale tutaj wciąż widzimy, że to niezagrożone niczym strzelanie Bachusa trochę krwi psuje HDK-owi i myślę, że to sprawia ten ostrzał, że troszeczkę tutaj jednak Frankowie się dłużej utrzymują. Tak bym to widział. Jak tu sytuacja? No mówię, papierowa jednostka nordyckich toporników wycofała się i musi teraz wracać, ale to tylko 31 modeli. Może warto byłoby, żeby HDK trochę tutaj obszedł jednostki frankońskie. No i oczywiście trenerzy psów bojowych ruszają do walki. Plus jeszcze wybrani wojownicy tutaj gdzieś się kręcą, ale oni chyba wybiorą inny target. Bardzo, bardzo wyrównany pojedynek na flankach. Zobaczcie, centrum właściwie jest puste. Teraz dopiero dochodzi do jakichś starć, bo widzimy, że królewscy Anstrutiones z wybranymi wojownikami teraz będą się bić. Tu może być ciekawa szarża. Gwardia Natrustriones. Natrustriones, tak jest. Ona niewiele zrobi, ale zrobi. Pamiętajcie, że zawsze kawaleria szturmowa w Attilii jest bardzo mocna. Szarża potrafi naprawdę zmienić tutaj oblicze bitwy, nawet kurde, nie, no dużo zrobili, zobaczcie, jak wybranych wojowników wyparowało. I to jest właśnie siła kawalerii szturmowej, dlatego tak żeśmy ją ograniczyli. 20 kilka modeli, zobaczcie, jak, mimo że ta kawaleria się rozpadnie, bo jeszcze tutaj jeszcze HDK wsparcie wysłał, ale zobaczcie, ile ona zadała strat. To jest właśnie siła szarży w Attilii. Na tym polega ta gra. Jeżeli dobrze zarządzasz jednostkami z szarżą, czyli masz dobre mikro, wydaje mi się, że tutaj trzeba mieć nawet lepsze mikro niż w Romku dwójce. I przede wszystkim używasz mózgu, gdzie uderzyć. No bo tutaj nie ma sensu uderzać i wracać się jak w Romku dwójce, bo często duże straty dostajesz, kiedy wycofujesz swoją jednostkę z walki. To wygrasz bitwę. To wygrasz bitwę, powiedzmy sobie szczerze. Okej, frankoński wódz ruszył szaleńczą szarżą na nordyckich konnych. Już nordycki przywódca natarcia stara się go też złapać i skorzystać z okazji, że nie dostał szarży na pysk. Ale kurde, ostrzał jeszcze. Zobaczcie, troszeczkę tej amunicji zostało u germańskich strzelców. Ale ta amunicja się już kończy. I frankoński wódz się rozpadł, więc myślę, że Frankowie teraz już są w podbramkowej sytuacji. I to mocno wpłynie na morale armii Bachusa. I coś czuję, że będzie 1-0 dla Hadeka. Tak więc no... Ja bym się poczuł nieskromnie. Oczywiście wiem, Bachus nie gra w Attilę na co dzień. No ale jednak, jakby nie patrzeć, jest to gracz z górnej półki. Nie bez powodu dałem go do Ligi Hetaireia, bo uważam, że po prostu no, na niższą nie zasługiwał. Teraz właściwie będzie walczył o to, żeby się utrzymać w najwyższej lidze Attilii. No i pokazać, na co go stać, tak?
Zginął oczywiście Gienek Getów. No i nie, jednak zobaczcie, Frankowie. Jednak Frankowie. Trzymają się. Wydaje mi się, że za mało tych wybranych wojowników troszeczkę zostało. Hadekowie, którzy... No powiedzmy sobie szczerze. Trzymaliby się długo, gdyby byli w większej liczbie, bo to jest naprawdę jednostka prawie że niezłomna. Ale widzimy, że jeszcze tutaj ten ostrzał właśnie tych germańskich strzelców narobił, myślę, tutaj potężnej roboty, bo Hadek ani razu nie zagroził tej piechocie strzeleckiej. Zobaczcie, Bachus mógł sobie pozwolić na ten komfort, że przy maksymalnej liczbie modeli w oddziale wykorzystał całą ich amunicję, czyli wykorzystał cały potencjał tych jednostek w walce dystansowej i to mu się spłaciło, bo dużo, dużo ostrzeliwał jednostek Hadeka, dobrze zarządzał szarżą w niektórych też Bachus momentach, tak jak widzieliśmy tutaj, jeden oddział prawie cały wyparował wybranych wojowników, no i Hadek musiał niestety jednak przegrać, więc cofam, co powiedziałem, mamy 1-0 dla Bachusa, szybki luk na fragi. Okej. Ten oddział kawalerii ładnie narobił. No i zobaczcie, 80, 68, 94, 140, to jest siła. Wydaje mi się, że tutaj MVP to te jednostki strzeleckie, bo jak porównamy Hadeka, to jest 6-7-1. Bardzo mało. Hadek miał inne ciekawe zagrania. No te pieski fajnie wykorzystał. Tak więc cóż, idziemy do bitwy numer 2. No i jesteśmy w drugiej bitwie, która rozegra się na mojej ulubionej mapie. Mapie Fiorentia. No i tu widzimy jednostki Burgundczyków, których wybrał sobie Bachus. A naprzeciw niego są Pidżomersi, czyli Słowianie, konkretnie plemię Antów u Hadeka. Tak więc będzie walka z krasnoludami Attili. Zobaczymy, jak sobie Burgundczycy poradzą. Co mamy tutaj do zaprezentowania? No tak, Bachus ma 4 razy germańskich strzelców. Tu jeszcze w lesie ukrył 2 razy elitarnych procarzy. No, ciężka piechota strzelecka, miotająca, która na pewno jest trudna do pokonania w walce dystansowej. Są na froncie 2 włócznie, to są germańscy włócznicy. Mamy germańską brygadę. 2 oddziały. Tu w lesie pochowane są 3 oddziały burgundzkich toporników. Tu gdzieś jeszcze widziałem 4, tak jest. Więc 4 razy burgundzcy topornicy. Must have, tania piechota, ale całkiem solidna. Znaczy tania jak na swoje możliwości, tak? Bo to jest dosyć dobra, chyba najlepsza piechota burgundczyków tak naprawdę. Mamy tutaj jeszcze co? Kawalerii trochę. Jazda tajfalska. O, dawno jej nie widziałem. Ona też jest niezła, chociaż wolę chyba szlacheckich konnych germańskich. Jazda tajfalska. Czekajcie, tutaj to przyspieszę. Germańscy konni, czyli 2 razy tajfalska, raz germańscy konni. Mamy też kolczak tych lansierów. Okej. No i Gienka, którym jest straż burgundzka. Z kolei u Hadeka mamy 4 oddziały słowiańskich myśliwych na froncie. Oczywiście włócznie, które są bardzo dobre u Słowian. Doborowi tarczownicy razy 2 i 2 razy słowiańska szlachta włócznicy. Mamy jeszcze za nimi toporników Peruna na flankach z dwóch stron, tak jest. Jeszcze są myśliwi z trucizną. No i mamy, zdaje się, czempionów Peruna. 4 oddziały na ostatniej linii. Generałem jest gwardia wodza. Aha, jeszcze kawaleria rzecz jasna. 2 oddziały słowiańskich bojowników. No i widzimy, że zobaczcie, Hadek tutaj już uruchomił tą umiejętność skrytość łowcy, która daje plus 90 do zasięgu. No i złapał w zasięg germańskich strzelców. Trochę niebezpiecznie wystawił tak do przodu Hadek tych swoich strzelców. Owszem, kawaleria jest daleko, więc w sumie nawet gdyby tutaj się pokusił Bachus o jakieś szarże, no to zawsze by przynajmniej jedną salwę dostał od słowiańskich myśliwych, a to od razu by sprawiło, że ta kawaleria by była wyczerpana, podtruta i nie miałaby tyle siły i impetu. Ale widzimy, że Bachus tu się ładnie lasem przedostał. Jazda tajfalska i germańscy konni już się ustawiają na lewej flance Bachusa, a prawej Hadeka. To będzie taka bitwa, bym powiedział,
gdzie po prostu jeden z przeciwników, w tym przypadku Hadek, okopuje się, gra defensywnie, a drugi stara się go jakoś tam rozebrać na części i ugryźć. Przede wszystkim oczywiście ważne jest, żeby... Różnie ludzie mówią, ale generalnie ja uważam, że to jest dobry myk, żeby mieć przewagę w strzelaniu i na przykład dystansowo wystrzelać sobie tych słowiańskich myśliwych, a przy okazji nie angażować całej armii na początku w rush, tylko powiedzmy te jednostki właśnie jakichś tam tanich włóczników postawić z przodu, żeby nam w razie czego nic tu nie wjechało na strzelców i postarać się słowiańskich myśliwych wystrzelać. Ale jeszcze jest druga inna strategia, która udaje się w przypadku celtyckich frakcji, czyli zmasowany rush z kilku stron. Tak, trzy, a nawet czterech stron da zrobić się taki rush, jeżeli gramy frakcjami celtyckimi. Dlaczego? Bo Celtowie są jedyną taką nacją, tam są trzy plemiona, Piktów, Ebdanów i Kaledończyków, która ma Vanguard. Praktycznie każda jednostka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tak, każda jednostka, bo ja przynajmniej tak gram, że każda jednostka ma Vanguard. Każda jednostka przez to, że ma Vanguard, możemy sobie rozczłonkować armię na cztery strony i zaskoczyć Słowian. Zanim zdążą wykonać kilka salw, to my już podejdziemy sobie tu, tu, tu i tu i jesteśmy w stanie zraszować synchronicznie i z zaskoczenia słowiańską armię. Tak więc taki jest też dobry myk na Słowian. No i dobra, no tutaj generalnie no... Dużo się nie będzie działo, na razie widzę. Tak więc pozwólcie, że chyba to na razie utniemy. Okej. Strzelanie Hadeka wygląda na dość poturbowane. Nie gorzej wygląda wyglądają strzelcy Burgundczyków, też wybrakowani. Tu widzieliśmy, że Bachus chciał coś zrobić, ale jednak zrezygnował. Ustawił się ciekawie Bachus, zobaczcie, tutaj, tutaj. Tak więc on czeka tylko na okazję. Na razie jeszcze ci myśliwi z trucizną, dosyć dużo ich jest, jeśli chodzi o amunicję. Dwa razy myśliwi z trucizną i raz słowiańscy myśliwi. Czyli generalnie tak, jaki jest raport? Słowiańscy myśliwi, którzy tutaj byli na pierwszej linii, zostali praktycznie doszczętnie wyniszczeni. Ale myśliwi z trucizną, którzy byli troszeczkę tutaj na tyłach, no oni przetrwali, tak? No bo wiadomo, oni nie brali w tych pierwszych walkach udziału. No i zobaczymy, jak Hadek, czy to mu pozwoli właśnie na zwycięstwo, czy pozwoli mu na przewagę tutaj, wyrobienie sobie przewagi. Widzieliśmy teraz, że na elitarnych procarze wjechał Hadek słowiańskimi bojownikami. Czy to się opłacało? Chyba nie. Ta jednostka już jest pozbawiona amunicji, więc... I tak swoje zrobiła, więc to chyba strata na tej szarży. Tu tak samo, ci germańscy strzelcy nic nie mają, tu też nie. I nawet zbytnio, spójrzcie, Bachus się nie przejmuje tymi wjazdami. Nie, ma to gdzieś. Teraz ruszył, powiedzmy, germańskimi włócznikami, żeby jakoś tutaj złapać tych bojowników słowiańskich, ale generalnie rzecz biorąc, no, nie angażuje swojej kawalerii. Oczywiście też nie robi tego ze strachu przed trucizną, tak? Bo jedna salwa wystarczy od tych myśliwych z trucizną, czy słowiańskich myśliwych i jednostka już jest zatruta do końca gry. Będzie wyczerpana i będzie miała po prostu gorsze staty, będzie miała gorszą chęć do walki. Tak więc generalnie rzecz biorąc, powoli widzimy, że Burgundczycy się budzą, amunicja się pokończyła praktycznie, tutaj sobie Hadek szaleje. No i zobaczymy, co się teraz wydarzy. Bo naprawdę Hadek ma jeszcze dwa praktycznie pełne oddziały tych myśliwych z trucizną. Skrytość łowcy odpalona. Ciekawe na kogo. A okej, tutaj zobaczcie. Hadek w kolczatych lansierów chyba chce jakąś salwę zrobić. Czy ta salwa doleci? Nie widzę. Tak, jest. I dokładnie, już zobaczcie, wyczerpana jednostka, zatruta, modele będą od zatrucia też padały co ileś sekund. Tak więc no, dobry cel wybrał sobie tutaj Hadek. No i widzimy, że Bachus gra szeroko, chce z każdej strony obejść Słowian. Nie chce w
pozwolić na to, żeby mu wszystko wystrzelali. No i jakąś tam szarżę udało się zrobić na toporników Peruna. Zobaczymy, jak ta szarża zaboli. Hadeka, tu widzimy jeszcze poprawkę od jazdy tajfalskiej. Tak jest. No i topornicy Peruna rzeczywiście są no, na przegranej pozycji. Dostali fajną kanapkę. Doborowi tarczownicy idą im na pomoc, ale już burgundzcy topornicy wjeżdżają tutaj od boku. Oni mają dobry bonus do szarży, świetnie się biją, więc myślę, że takie włócznie to, mimo że to ciężkie włócznie, najlepsze włócznie słowiańskie, to raczej burgundczycy mogą dać radę. No i dali radę. Friendly fire, czempioni Peruna dostali truciznę, to niedobry znak dla Hadeka, bo on sobie też jednostki wyczerpuje i pogarsza im staty. Też ładny wjazd burgundczyków na doborowych tarczowników. Odpowiedź Hadeka ze strony topornikami Peruna. Wydaje mi się, że Bachus ma taki plan, żeby, no mówię, zrobić zsynchronizowany rush tutaj, 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 tutaj. I poszukać tutaj gdzieś okazji później do wjazdów na tyły. W tym lesie fajnie byłoby się schować, myślę. O tu zobaczcie. Germańscy konni wjeżdżają na czempionów Peruna, ale zostali uprzedzeni przez słowiańskich bojowników. Tutaj burgundzcy topornicy się rozpadli. Tu wydaje mi się, że germańska brygada też się rozpadnie ostatecznie. Tu tak samo burgundzcy topornicy się rozpadają. No, słowiańska siła, pamiętajcie, słowiańska krew. Słowianie potrafią narobić ambarasu. Frakcja nudna jak krasnoludy do grania, ale potrafi być skuteczna i napsuć krwi, bo człowiek nawet, ja miałem taki jeden mecz, gdzie się namikrowałem, no czy więcej miałem meczów przeciwko Słowianom, gdzie się namikrowałem, zrobiłem bardzo wiele dobrego, a kurde i tak na końcu przegrywałem. Nawet jeżeli wybiłem wszystkich myśliwych słowiańskich, to i tak no gdzieś to trucizna, zmęczenie, coś tam zostało przeciwnikowi, trochę więcej piechoty i ja już po prostu nie miałem jak wygrać i nadrobić. Dobra, 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 ale tu widzimy, że Bachus ładnie, ładnie tą flankę zaorał. Tutaj wjazd na czempionów Peruna ze strony dwóch oddziałów kawalerii burgundczyków. Tu ta flanka raczej się broni i centrum widzę całkiem solidnie przed Bachusem. Mówię o tej flance i tu o centrum. Natomiast tu troszeczkę Hadek uległ, ale jak tak patrzę, to naprawdę jest coraz to mniej przyjemne dla burgundczyków. Chociaż mówię ci, lansjerzy teraz zrobili tutaj świetną szarżę na czempionów Peruna i znowu teraz powinien to wykorzystać jak najszybciej Bachus, żeby tutaj zrobić wjazd na myśliwych z trucizną, bo za dużo tego wszystkiego jest tutaj, ta łatajstwa. Ale decyduje się na słowiańskich myśliwych, jednocześnie odsłaniając sobie plecy. No i właśnie, no i to jest ten problem. Tutaj uderzymy na jednych łuczników, to drudzy gdzieś tutaj nas ostrzelają. To jest właśnie problem. No i widzimy, że Słowianie mają już przewagę. Myślę, że tutaj bardzo trudno będzie już wygrać Bachusowi i jakoś to odzyskać, bo jeszcze wciąż mamy myśliwych. Oni wciąż oczywiście nie mogą się czuć bezpiecznie, tak? Bo jest kawaleria Bachusa. Tu widzimy, że jazda tajfalska. No właśnie, miał na toporników Peruna wjechać, ale chyba się wycofuje ostatecznie Bachus. Szkoda, że nie udało mu się tu przedostać. W sensie szkoda dla niego. Tak, generalnie rzecz biorąc, no właśnie problem jest taki, że Bachus nie ma jak się tutaj dobrać do tych myśliwych z trucizną. Teraz widzimy, chyba tutaj się przebił już do nich, no wjeżdża na czysto, burgundzcy topornicy razem z kolczatymi lansierami. Ale gwardia wodza i czempioni Peruna już są i czekają w pogotowiu. Tak więc no, Burgundia chyba musi dzisiaj ulec. Musi powiedzieć: Słowianie, wygrywacie. A jak? No teraz to jest tylko kwestia czasu, jak już tej kawalerii zabraknie Bachusowi, bo bardzo jej niewiele zostało.
A jak mobilności zabraknie, a Hadek ma jeszcze na koniec, jeszcze ma przynajmniej ten jeden oddział, to to jest naprawdę na wagę złota, bo zanim taki generał na przykład dobiegnie, Straż Burgundzka, to zaraz tutaj będzie, słuchajcie, wysłana salwa, trucizna. Zresztą z tego co widzę, on chyba już dostał jakąś truciznę raz, bo jest wyczerpany, a wątpię, że to tylko od biegu. I Słowianie są zwycięzcami. Tak jest. Tak więc, gratulacje, Hadek się tym razem odkuł. Udało mu się Słowianami tutaj Bachusa pokonać. Tym się nie przejmujcie, bo niestety, nie wiem dlaczego, ale Attila, no gra nie przypisuje, tak, tych strat wynikających z zatrucia na konto właśnie strzelców słowiańskich. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. Dobra, to trzecia bitwa przed nami, drodzy Państwo. Dobra, słuchajcie, z góry zaczynamy, bo tu widzimy pojedynek Piktów, Hadeka na Alemanów, Bachusa. No i widzimy, że za chwilę dojdzie do starcia, bo tutaj Hadek zagrał wangardem ostro. Tak więc, słuchajcie, szybko omawiamy buildy. Zacznijmy sobie, no dobra, niech będzie tutaj Hadek. Mamy tak, celtyckich włóczników, 3-4 oddziały. Mamy Piktów uzbrojonych w miecze, zdaje się, że widziałem 2 oddziały. 4 razy czarne ostrza, jak najbardziej, tak jest, tutaj na trzeciej linii. Mamy troszeczkę kawalerii i piesków znowu, harty 2 razy. Jest też kawaleria, tu widzimy w lesie ukrytych i konnice Mormera, razy 2. Tu też konnica Mormera, razy 2. I jeszcze gdzieś widziałem kawalerię. Ach, tutaj. 2 oddziały konnych grabieżców z włóczniami, 1 oddział i 1 grabieżców z okrągłymi tarczami. Dobra, co mamy u Alemanów? Alemanowie mają tak, elitarnych alemańskich łupieżców razy 3, mamy germańską brygadę razy 3, mamy 3 oddziały germańskich miotaczy. Mamy szlachciców obwieszonych biżuterią, 3 oddziały. Jeszcze jeden oddział alemańskich łupieżców. Tu i tu. A, bo tu są elitarni, a to są zwykli. Okej, dobra. Mamy jeszcze troszeczkę kawalerii. Jazda tajfalska razy... Czy? Razy szlacheccy konni germańscy, nie, raz szlacheccy konni germańscy i raz germańscy lansjerzy. A do tego mamy, drodzy Państwo, generała, którym jest ozdobny orszak. A właśnie, kto jest gienkiem u Piktów? Celtyccy arystokraci. Dobra, chyba powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Widzimy, że Bachus się wycofuje, nie chce wejść do lasu i w lesie walczyć z Piktami. Nie, mapa to równina. Zazwyczaj, mówię, jak gra się na równinie, to walka toczy się zazwyczaj tutaj. Albo tutaj. A tym razem zobaczymy sobie walkę tutaj. Także też ciekawie. Powiedziałbym nawet, że bardzo ciekawie. Widzimy już jakieś manewry ze strony Hadeka również. Tu swoją konnicą harcowniczą wjechał do tego lasu, tak żeby potem uderzyć na spokojnie. Fajnie, fajnie. No i co? Chyba będzie, kurde, uderzenie, nie? Tu widzimy, że już doszło do starcia. Ale germańscy lansjerzy wykonali pewnie poprawną szarżę na tę konnicę Mormera. Jeszcze poprawka ze strony jazdy tajfalskiej i tutaj... Pieski już były użyte, z tego co widzę. Ale chyba nie zdążyły jakoś powstrzymać tej szarży konnicy Alemanów. Okej, czarne ostrza wjechały na elitarnych alemańskich łupieżców. Tu podobnie, widzimy, że już germańską brygadą odpowiada Bachus. Tak więc tu widzimy dużą przewagę Bachusa na tym skrzydle. Konica Mormera, ona... No to jest taka najlepsza jednostka, można powiedzieć, jeśli chodzi o Piktów na koniach. Z tej kawalerii do walki w zwarciu, którą ma do wyboru, ale ona naprawdę, no... Nie zrobi cudów, tak, na polu bitwy. Okej, Hadek się przebija. O, tu co się stało? Znowu konica Mormera zdycha. Pieski użyte? Pieski były użyte. No ciekawie, ciekawie. No i tu zobaczcie.
Szlachetcy koni germańscy wpadli w łapy tych grabieżców celtyckich, ciekawie. Germańska brygada, no tak. Co można powiedzieć o bildzie Bachusa? Że ta germańska brygada w sumie... no nie będzie tak mocna jak Czarne Ostrze. Ani nawet tak jak Piktowie uzbrojeni w miecze. Chociaż widzimy, że Bachus znowu tutaj dobrze operuje tym... znaczy dobrze operuje, po prostu ma możliwość, tak? Żeby sobie postrzelać troszeczkę po piechocie piktyjskiej, więc to robi. Ale ogólnie rzecz biorąc, Czarne Ostrze plus Piktowie uzbrojeni w miecze to jest naprawdę mega combo w tym matchupie. Zobaczymy, jak szlachcice, których zostało troszeczkę jednak Bachusowi, sobie poradzą, bo tu widzimy, że szlachcice obwieszeni biżuterią walczą z czarnymi ostrzami. Tylko cztery modele, ale dlaczego te ostrze się tak długo trzymają? Bo widzicie taki znaczek wykrzyknika. On oznacza, że oddział wpadł w szał. No ale tu zobaczcie, pogrom, nie? Ze strony HDK, ta strona. Germańska brygada to jest słaba jednostka, alemańscy łupieżcy się też załamali. Konnica, o dziwo, tutaj jakoś tak sobie, powiedzmy, średnio poradziła, bo szlacheccy konni germańscy pokonani. Ale to może wynikać z tego, że tutaj Hadek się przebijał w centrum i widzieliśmy, że tutaj też musiał jazdą tajfalską Bachus do centrum się przenosić, tak, żeby jakoś powstrzymać tę nawałnicę celtycką. O, Hadek też ma, zobaczyć, Czarne Ostrza, jeszcze jeden oddział nietknięty. Tu szlachcice obwieszeni biżuterią giną. Ozdobny orszak jeszcze zszarżowany przez konnicę Mormera. No i powiedziałbym tak. Troszeczkę się chłopaki podzielili, bo z tej strony świetnie zagrał Bachus. Z tej strony całkiem dobrze poradził sobie Hadek. Centrum w sumie chyba też Hadek miał tutaj przewagę. Bo widziałem, że się przebił tam czarnymi ostrzami. Nie wiem, jak one tam przeżyły, ale wiem, że tu była taka w tym miejscu przebitka. Przez co Bachus nie mógł dobrze działać sobie na tej flance kawalerią, musiał się wracać do centrum. Za to na tej flance mógł sobie Bachus kawalerią, powiedzmy, no, szaleć, tak, robić swoje, co pokazują tylko te dwa oddziały, które przeżyły. Że tu sytuacja była bardziej łaskawa dla kawalerii alemanów. Tu zobaczymy ładny wjazd na trzy modele czarnych ostrzy, ale tutaj nie ma co tego szarżować. Bardziej tu się trzeba bać. No i Piktowie mają przewagę liczebną, drodzy Państwo. Mamy czarne ostrza, na które wjedzie teraz tutaj kawaleria Bachusa, no i zrobi ładny pogrom. Ale mamy czarne ostrza, tu 120 modeli, 120 celtyckich arystokratów. Trochę włóczni zostało, żeby jakoś tam się bronić przed kawalerią Bachusa. Nie ma żadnego strzelania, z tego co widzę tutaj już Hadek. No bo nawet tej konnicy skończyli się tutaj. Skończyły się oszczepy. No i cóż, Piktowie wygrają, drodzy Państwo. Piktowie wygrają. Tu jeszcze walka. Szlachciców obieszonych biżuterią i czarne ostrza. Czarne ostrza to jest też w ogóle jednostka, która występuje w Thrones of Britannia. I to jest też świetna piechota. Także polecam. Popatrzmy z bliska, bo i tak widzę, że Celtowie to wygrywają, więc wiemy, jaki jest wynik. 2-1 dla Hadeka. Tak więc teraz mogę powiedzieć, że no, Hadek, mogłeś się poczuć nieskromnie, że legendę polskiej sceny udało ci się pokonać. A tu widzimy, czarne ostrza naprawdę są czarnymi ostrzami, bo mają czarne miecze. Nieźle. Ależ te walki wyglądają świetnie z bliska. Ekstra to wygląda, słuchajcie. Naprawdę ekstra. No, gdzieś tam samotny koń przebiegł tutaj też. Popatrzcie, jeszcze szarża. Jeszcze szarża od konnicy Mormera albo od tych, kurcze, grabieżców. Te czarne ostrze, zobaczcie, kurde, jak się cieszyły, nie? Tarcze do góry podniosły. No i dobrze, 2-1 dla Hadeka, drodzy Państwo. Bardzo fajnie zagrał. 204 modele na tych czarnych ostrzach. Pięknie. Nie do końca mi się ten build chyba podobał alemanów. Wziąłbym więcej tych szlachciców.
Nie pamiętam, jakie tam jeszcze inne jednostki są. Wiem, że oni tam mają też biedny roster, ale manowie, ale cóż. Taka jest Attila. Czasem się zdarza, że jeden element gdzieś tutaj nie zatrybi w buildzie i to może przesądzić o wyniku bitwy. Mam nadzieję w każdym razie, że ten odcinek się wam podobał, że z miłą chęcią obejrzycie mecze. No, tak się zdarza, że mam mało czasu na nagrywanie, więc tych meczów nie wrzucam tak dużo jak w poprzednim sezonie, ale na pewno jeszcze kilka fajnych starć wam pokażę i skomentuję, a tymczasem się żegnam. Do zobaczenia. Hej!